W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I proszę Was, Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Szanowni Państwo, witam więc Państwa wszystkich w sali. W sali senackiej, najważniejszej każdej uczelni. W sali senackiej, na której spogląda na nas z portretu święty Jan Paweł II. Jako że nasza uczelnia, ta Politechnika Krakowska, jest jedyną uczelnią, która nadała Ojcu Świętemu tytuł honorowego profesora i honorowego senatora. Wszystkie inne wyróżniają tytułem doktorat honoris causa, uznając, że ten tytuł honorowego profesora i senatora Politechniki jest jeden i w historii uczelni nie będzie przyznawany. W związku z tym jest to szczególna sytuacja. Można powiedzieć, że w świecie nie ma takiej uczelni, która takim tytułem chciała obdarzyć, a Ojciec Święty Jan Paweł II ten tytuł przyjął. I w tym miejscu właśnie witam serdecznie księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego, który w tym roku, jak Państwo widzicie, nie mamy laureata siedzącego po tej stronie, bowiem w tym roku kapituła postanowiła, a ksiądz arcybiskup wyraził na to zgodę, że przyjmie nagrodę, być laureatem nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny. Witam serdecznie z księdzem arcybiskupem. Razem witam również księdza kapelana, księdza sekretarza, księdza kanonika Rafała Wilkołaka. Witam serdecznie. Jest również z nami pani magister Danuta Ciesielska, wdowa po Słudze Bożym, która zawsze towarzyszy tego rodzaju uroczystością każdego roku. Za to jesteśmy szczególnie wdzięczni, to za każdym razem przy powitaniu podkreślamy. Jest pani tym razem obecna tutaj, jak też często bywa, wspólnie z wnukiem Sługi Bożego Wojciechem, którego również serdecznie witamy. Tym miejscem szczególnym, w którym się znajdujemy, Politechnika, znajduje się na terenie parafii świętego Floriana. Ksiądz prałat Grzegorz Szewczyk jest proboszczem tej parafii, no i w ważnych uroczystościach, a to jest też ważna, związana z naszą uczelnią, uczestniczy tam serdecznie. Ksiądz prałat jest jednocześnie prepozytem kapituły kolegiackiej świętego Floriana. Jest tu również z tejże kapituły ksiądz profesor prałat Jan Machniak, proboszcz parafii Wszystkich Świętych, ale członek kapituły kolegiackiej świętego Floriana, i ta się funkcja, którą ksiądz profesor wypełnia, wyczytałem, jest to scholastyk w tej kapitule. Czytam dlatego, żebyśmy wiedzieli, jakie to są funkcje kapituły. Spoglądam, bo mógłbym się, nie wiem, czy ksiądz dyrektor biura prasowego kurii jest obecny? A tu! No patrzę się, nie skojarzyłem z fotografem. Dziękuję bardzo i serdecznie witamy księdza dyrektora. Ksiądz dyrektor Łukasz Michalczewski jest dyrektorem biura prasowego kurii metropolitalnej. Jeszcze zapewne w czasie naszej konferencji, ale także później podczas Mszy Świętej przybędą ci z kapłanów, którzy zapowiedzieli swój udział. Ale chciałbym teraz pod słowami szczególnego przywitania zwrócić się do pani magister Barbary Nowak, która jest kuratorem małopolskim i jest tutaj obecna, bowiem jak Państwo pamiętacie, dba o to, aby w szkołach, w oświacie, to wychowywanie młodzieży było na wysokim poziomie, a takim ojcem rodziny właśnie podkreślanym w nagrodzie jest Sługa Boży Jerzy Ciesielski, stąd też ta obecność. Witam pana profesora Kazimierza Fragę,
doktora von Kauza Multiplex, tak to się nazywa. To był rektor. No a szczególnie to po powitaniu chciałbym podkreślić ten fakt, że to za kadencji pana rektora rozpoczęło się wręczanie Nagrody Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego w sali senackiej, czyli tej uczelni, w której był studentem, absolwentem i nauczycielem akademickim. No i dlatego jest bezpośrednio związany z uczelnią. Wtedy pamiętam, jak będąc rektorem, pan profesor mówił, nie może być gdzie indziej, nie będzie się ta nagroda w różne miejsca po Krakowie udawać, żeby tam można ją było wręczyć, gdy jest uczelnia, w której murach kształcił się i pracował sługa Boży Jerzy Ciesielski. Witam panią redaktor z Bogusławem Stanowską Cichoniową, która, o jest tam, przepraszam, tutaj, która przewodniczy krakowskiego oddziałowi Stowarzyszenia, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Witam również małżonka, ale w innej pozycji. Małżonek jest teraz witany jako były laureat nagrody, bo wśród laureatów nagrody właśnie pan teraz Cichoń był laureatem nagrody. No i wypada, żebyśmy także przywołali tych wszystkich wcześniejszych laureatów nagrody. A no, nie widziałem, bo za mną. No właśnie, wśród kapłanów było jeszcze szczególne powitanie, ja to ominąłem, bo wtedy nie było jeszcze ojca dyrektora Radia Maryja. Jest ojciec doktor Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja i laureat nagrody 10 lat temu. Przejdę do przedstawienia jeszcze obecnych tutaj laureatów nagrody. Pan magister inżynier Józef Dąbrowski, pan redaktor Czesław Ryszka, pan doktor, chyba z najdalszego miejsca w Polsce przybył tutaj, pan doktor medycyny Czesław Sudewicz. No i pan profesor Bogdan Hazan. Prawda, tutaj w tym miejscu wręczana była nagroda. Witam, jest także, jeśli już mówimy o przywitanych, bo trzeba imiennie też przywitać tych, którzy wiążą się swojej działalności w szczególny sposób z laureatem nagrody. Mianowicie pani Jolanta Sosnowska i pan Adam Bujak opracowali książkę Ty masz zwyciężać o księdzu arcybiskupie. A wydał tę książkę Biały Kruk, którego prezesem jest pan Leszek Sosnowski. I tą grupę serdecznie witam. Proszę państwa, proszę pozwolić, że w tym zakresie tu jeszcze dostaję jakieś sygnały, że powinienem wymienić, tak? Proszę powiedzieć. Profesor Adamski. A jest profesor Adamski? No, a właśnie, poprzednio mi ta kamera tutaj zasłaniała. Panie profesorze, witam serdecznie. Jest pan również z nami prawie w każdym roku, raz tylko choroba uniemożliwiła państwu obecność. No i w ten sposób, proszę państwa, nie chciałbym te osoby przywitać, ale także przywitać tych z was, po kamerze, po biurze, po mikrofonie, redaktorzy różnych mediów, którzy tych społecznościowych i tych publicznych i tych niepublicznych, czyli komercyjnych, którzy jesteście tutaj i myślę, że dzięki waszej pracy będą mogły także znacznie szersze grona osób, korzystając z wiedzy, informacji tu przekazanych na tej konferencji, skorzystać i dowiedzieć się o kolejnym laureacie nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego i całość. Teraz to już czas, panie rektorze, oddać głos panu rektorowi, który jest tutaj obecny wraz z panem prorektorem, pierwszym prorektorem, panem profesorem Tadeuszem Tatarą i panem prorektorem od spraw dydaktycznych, który też, panem profesorem Staruszym.
Bardzo proszę. Ekscelencjo, księże arcybiskupie, metropolicie krakowski, witam serdecznie żonę pana Jerzego Cieszyńskiego, sługi Bożego. Witam pana profesora i wszystkich zebranych w imieniu kolegów prorektorów, pana rektora Flagę. Witam w sali senackiej, jak pan profesor Kawecki wspomniał, naszej najważniejszej sali, gdzie odbywają się najważniejsze wydarzenia związane z Politechniką Krakowską. W bieżącym roku Politechnika Krakowska, ten rok jest dla nas wyjątkowy, bo chciałbym zwrócić uwagę, że w maju będziemy świętować 75-lecie utworzenia Politechniki Krakowskiej. Wykształciliśmy w tym okresie ponad 100 tysięcy wspaniałych wychowanków i mamy w naszej społeczności akademickiej wielu wspaniałych ludzi. I jesteśmy dumni z faktu, że członkiem naszej społeczności właśnie był Jerzy Ciesielski. Chcę przypomnieć, że był to brat pana profesora Ciesielskiego, rektora Politechniki Krakowskiej, ale był również przede wszystkim wspaniałym i dobrym człowiekiem. Był szanowanym i cenionym nauczycielem akademickim, uznanym przez środowisko naukowe, ale również podziwiany i doceniany przez młodzież akademicką. Oprócz swoich akademickich obowiązków chciałbym również zwrócić uwagę, że angażował się wiele różnych zajęć, które pozwoliły mu, mam nadzieję, między innymi stać się właśnie wielkim człowiekiem. Był sportowcem, był przyjacielem Jana Pawła II, był uznanym ekspertem w zakresie konstrukcji sprężonych, był wykładowcą, o czym wiemy również na Uniwersytecie w Chartumie. Tu na Politechnice Krakowskiej obronił doktorat w 1960 roku i przedstawił również pracę habilitacyjną w 1968 roku. Był wzorem dla innych i jako rektor muszę powiedzieć, że ten wzór człowieka, który sprawdzał się nie tylko jako wspaniały naukowiec, ale również miał wspaniałą rodzinę. I na Politechnice Krakowskiej mamy naprawdę wielu naśladowców pana Jerzego Ciesielskiego. Jest wiele osób naprawdę, które mają wielodzietne rodziny. Są też pracownicy, którzy naprawdę w ciężkim znoju i trudzie dbają o swoją rodzinę, bo nieraz i los sprawił, że mają dodatkowo wiatr w plecy i niestety jest im ciężko, ale wydaje mi się, że właśnie mają bardzo dobry wzór w postaci Jerzego Ciesielskiego, że trzeba być człowiekiem wszechstronnym. Trzeba oprócz tych aktywności związanych ze sportem, pracą naukową, pan Jerzy Ciesielski znalazł również czas na modlitwy. I takich ludzi faktycznie na Politechnice u nas nie brakuje. Cieszymy się, że w tym roku jubileuszowym 75-lecia Politechniki Krakowskiej będziemy również oprócz innych znanych, wybitnych wychowanków pamiętać również o Jerzym Ciesielskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Kapituła nagrody powinna, przedstawiając laureata, wręczając nagrodę, także przedstawić swoje stanowisko w odpowiednim wystąpieniu. Kapituła zdecydowała, że tym występującym w tej sprawie będę właśnie ja. Ale muszę powiedzieć, kto jest w składzie tejże kapituły. Prezesem zarządu fundacji jest pani profesor Jolanta Dulińska. Redaktorem naczelnym tygodnika Rodzin Katolickich Źródło jest pan dr Adam Kisiel. W składzie redakcji są pani profesor Jadwiga Wronicz,
pani magister Teresa Król. Także w zarządzie fundacji występują jako sekretarz pan Wojciech Zięba. Jest tam. I pani Bożena Kawecka. No i w kapitule jestem również ja. Teraz jeśli można, to przedstawię państwu kilka słów właśnie o tej decyzji kapituły. Przypominam, bo często przed rozpoczęciem dzisiejszej konferencji prasowej wielu z państwa dziennikarzy pytało, co jest kryterium przyznawania nagrody. Nagroda została ufundowana w celu wyróżnienia osoby, która w szczególny sposób zasłużyła się w działalności na rzecz pomocy rodzinom oraz umacnianiu rodzin w Polsce. Teraz jeśli to kryterium przyłożymy, a dlaczego to właśnie kryterium wybraliśmy, to będzie pokazane, gdy w kilku zdaniach powiem o patronie nagrody, określanym już teraz jako czcigodny sługa Boży, jako że jest już od 2013 roku dekret o heroiczności cnót sługi Bożego. Także teraz pozostaje tylko oczekiwanie w odpowiednim momencie, kiedy Pan da znak, żeby powstał dekret o cudzie. Wtedy może nastąpić beatyfikacja. O samym Słudze Bożym można powiedzieć, przywołując słowa takie krótkie, świętego Jana Pawła II, które wypowiedział tu, u świętej Anny w Krakowie w 1997 roku, który mówił, że dla jego pokolenia, mówił naszego pokolenia, stał się on jakimś szczególnym świadkiem nadziei, bowiem posługę uczonego, posługę myślenia uczynił drogą do świętości, a wejście do Kościoła katolickiego sługi Bożego to chrzest, wtedy w parafii świętego Mikołaja. I tu jest kopia dokumentu z księgi spisów chrztu w tejże parafii. Z nogi biograficznej warto zapamiętać, że w 1929 roku urodził się w Krakowie. Normalne przejście przez szkołę podstawową, dalsze kształcenie, liceum, także udział w harcerstwie, sporcie. No, wszystko wydawałoby się normalna, zwyczajna droga turystyka. Także podejmowanie i udział w tych, o czym pan rektor już wspominał, działaniach sportowych w Koszykówce, Krakowia. No i w 1948 roku w notatkach przez niego zapisywanych odnajdujemy to zdanie. Postanowiłem myśli zawarte w Ewangelii wziąć i według nich realizować swoje życie. Jeśli weźmiemy notatki sługi Bożego, to tam to tę realizację możemy odczytać. Po ukończeniu studiów podjął pracę zawodową i naukową, także zawarł związek małżeński z panią Danutą Plemańczyk, habilitacja, wcześniej doktorat, wszystkie te lata, te normalne, powiedzieć, drogi naukowca. A w tych drogach naukowca znalazło się także opuszczenie Politechniki Krakowskiej, wyjazd do Chartumu jako fizyk profesor. No i tam 9 października wraz z dwójką dzieci w katastrofie statku Nilu zginęło. Kilka słów chociaż o działaniach naukowych. Te badania to technologia zbiorników sprężonych, technologia łączenia, która później, nawet już po śmierci, została opublikowana przez Arkady w takiej książeczce. Może ją tutaj właśnie, jej tytuł przywołam, jej okładkę, żeby pokazać i te publikacje, i patenty, a także podjęto inicjatywę słownika budowlanego francusko-polskiego. To są takie inicjatywy, jakby powiedzieć, w tej normalnej drodze zawodowej i naukowej, ale realizowanej również w posłudze myślenia. Pokazały się książki od najstarszą, którą dysponowałem, tam tą późniejszą, dziękuję Ci Boże, że jestem, która jest zbiorem wspomnień wielu osób żyjących w tym czasie i znających sługę Bożego.
No i ta książka o rekolekcjach, do których zapraszał tą książką ksiądz profesor Jan Machniak, żeby takie rekolekcje z udziałem i myślami Sługi Bożego odbywać. Jest strona internetowa, którą prowadzi pan Trojnar w Opoce, która zawiera wszystkie informacje, gdziekolwiek publikowane o Słudze Bożym. No i najnowsza książka, którą też warto było tutaj przywołać, widzę, że się nie pokazuje, ale jest ten sam tytuł jak tej pierwszej, z tym, że wydana została przez wydawnictwo WAM w 19 roku. No i Dowody Pamięci. Już w 1971 roku, a więc w rok po tragicznej śmierci, tablica wmurowana została w kościele świętej Anny. Potem kolejne wniosek o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, zakończenie dochodzenia kanonicznego w archidiecezji, także przeniesienie do kolegiaty świętej Anny doczesnych prochów Sługi Bożego. W 2010 roku była szczególnie organizowana taka specjalna konferencja z dużą grupą uczestników i świadków jego życia na temat właśnie Sługi Bożego i jego posługi prowadzącej do świętości. W Politechnice mamy też salę, która patronem jest Sługa Boży. To jest ta od 1999 roku. Są w różnych miejscach, na Okrąglicy, na Hali Lipowskiej, miejsca pamięci o Słudze Bożym. Jest patronem zespołu szkół w Mławie. Bardzo ciekawa inicjatywa tamtejszej szkoły i okazało się, że w takim plebiscycie wśród młodzieży, nauczycieli i rodziców zwyciężył Sługa Boży, a został włączony do tego plebiscytu dzięki audycjom, które były w Radio Maria. Przyznała pani dyrektor, że część osób słuchała i stwierdzili, że właśnie inżynier potrzebny jest jako patron takiego zespołu szkół. Patron organizacji studentów w Politechnice Krakowskiej jest taka i patron poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 4 w Lublinie i też dzięki informacjom, które zawarte były w audycjach Radia Maria. Zdecydowali tam w Lublinie, żeby obrać Sługę Bożego jako patrona. Współpatron Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Krakowskiej, o czym wspominała nam dwa lata temu i rok temu pani Cichoniuła. Ale są też filmy, tu wymieniamy dwa. Konstrukcja nośna, film Rzecz o Słudze Bożym, autorstwa pani Izabeli Drobotowicz-Orkisz, który to film rozszedł się w bardzo dużej liczbie egzemplarzy, jako że copyright ma o wszystkim dawane, nawet na to, żeby powielali ten film w swoich możliwościach i rozpowszechniali dalej. No i film Zwyczajna Świętość Jerzy Ciesielski dwa lata wcześniej powstał właśnie autorstwa pani redaktor Stanowskiej Cichoniowej. 17 grudnia 2013 roku ojciec święty Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót. Włączyłem w tę informację w dniu dzisiejszym również to, żeby przekazać, co to oznacza. Oznacza to bowiem, że w naszych modlitwach o wstawiennictwo Sługi Bożego powinniśmy prosić Pana Boga o cud. Jeśli taki cud zostanie, a co to jest cud, to można z kodeksu prawa kanonicznego się także dowiedzieć, przywołuję, wtedy trzeba zgłosić do wicepostulatora, to jest ksiądz Infuat Gasidło, albo też do kurii metropolitarnej, do referenta do spraw kanonizacyjnych i tam już odpowiednie rozpatrzenie, badanie będzie przeprowadzone. Podaję tę sytuację, żeby także już kolejny raz przypomnieć o tej potrzebie jeszcze drugiego dekretu Ojca Świętego, a do niego potrzebny jest znak. Przypomnijmy jeszcze takie słowa świętego Jana Pawła II o świętości. Świętość nie jest czynieniem rzeczy nadzwyczajnych, ale nadzwyczajnym czynieniem, przeżywaniem codzienności. I to nadzwyczajne przeżywanie codzienności to właśnie realizacja tego życia, krótkiego przecież życia, Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Jak już mówiłem poprzednio, w 97 roku ubiegłego wieku postanowiliśmy, żeby taką nagrodę fundować.
Zestawionych mamy tutaj laureatów. Dziś wśród naszych modlitw będzie również ta, którą będziemy zanosili za także laureata w 2011 roku. Do świętej pamięci już ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Wczoraj był jego pogrzeb. No, jemu już towarzyszą w domu ojca także dwaj inni laureaci, pan mecenas Chojnacki i pan Włodzimierz Fijałkowski. Do tych, których wymieniłem tutaj do roku 2019, dołącza w dniu dzisiejszym laureat nagrody 2020, jego ekscelencja ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. I jak zwykle trzeba o kilku faktach z życia, no takie chociaż na przebiegu osi czasu przywołać, a więc urodzenie w Poznaniu 24 lipca 1949 roku, można powiedzieć że 20 lat po przyjściu na świat sługi Bożego Jerzego Ciszyńskiego. Święcenia kapłańskie to ważna data dla każdego kapłana. Potem także licencjat kanoniczny z teologii, potem z filozofii, z tym, że trzeba pamiętać, że licencjat to nie jest tak jak u nas obecnie w czasie studiów przed magisterium, tylko na osi stopni i tytułów to jest między magisterium a doktoratem. A więc wiedząc o tym, pamiętajmy, że zauważmy, że w 79 roku także doktorat. No i tak praca ta z filozofii licencjacka, jak i doktorat wyróżnione złotymi medalami. Najpierw Uniwersytetu, a potem Ojca Świętego Jana Pawła II. Po powrocie do Polski realizacja tych zadań, które jakby się wydawało, przede wszystkim droga naukowa, a więc habilitacja, tytuł profesora w 2002 roku, czyli jak tak spoglądałem na to, co dotychczas tutaj przedstawiam, to jakby pójście drogą obok, czy także w tym samym kierunku świętego Jana Pawła II. Naukowe działania, ale także i powstają funkcje i zadania. Między innymi te, których tutaj wiążą się z funkcją wikariusza biskupiego do spraw nauki i kultury w archidiecezji poznańskiej, potem w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, ale także przewodniczenie komisją do spraw katechezy, także Radą Radzie Stałej i Różną Komisją Konferencji Episkopatu Polski od 2014 roku, ale także międzynarodowo biskupi, taka konferencja biskupów europejskich i tam w tej właśnie wymienionej tu kadencji ksiądz arcybiskup był przewodniczącym Komisji do spraw katechezy szkół i uniwersytetów. Od 2016 roku jest wielkim kanclerzem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Spójrzmy jeszcze na tę rolę biskup, pasterz, metropolita. A więc najpierw biskup pomocniczy w archidiecezji poznańskiej, przyjęcie herbu papieskiego. Te trzy kolory, zielony, niebieski i czerwony, to wiara, nadzieja i miłość. Ten napis poniżej to znać Chrystusa, przez to właśnie, co jest zawarte w samym herbie. No i powołanie najpierw posługa pasterza archidiecezji łódzkiej, a potem archidiecezji krakowskiej od 8 grudnia 2016 roku. Rola biskupa i pasterza diecezji. Spojrzałem na tę rolę i przedstawiłem tak to na posiedzeniu kapituły, przywołując słowa świętego Jana Pawła II, gdy w 2002 roku na błoniach krakowskich mówił o tej roli w odniesieniu do arcybiskupa Felińskiego. I wtedy powiedział, że również współcześnie potrzeba takiego zaangażowania, w obronę wolności narodowej. Kiedy hałaśliwa propaganda liberalizmu, wolności, bezprawdy i odpowiedzialności nasila się również w naszym kraju. To były, przyznam, prorocze słowa świętego Jana Pawła II i te prorocze słowa jako kryterium do
dnia dzisiejszego. Realizacja tego podstawowego zadania znał przez laureata tegorocznego, to przywołam tylko z tytułu. Państwo otrzymaliście w materiałach na dzisiejszą konferencję prasową, w najnowszym źródle, 4 strony prezentacji laureata. Także przez jego wypowiedzi, a tu tylko przywołam niektóre tytuły tych wypowiedzi. Mówienie o tym, że in vitro jest metodą leczenia niepłodności, to kłamstwo. Proste, zwyczajna prawda, tutaj wypowiedziana. Musimy ciągle domagać się zmiany ustaw, które są zagrożeniem dla naszych nienarodzonych, ale wciąż żyjących braci i sióstr. Z rodzin tworzy się naród. No i to o tej deprawacji dzieci i młodzieży przez wprowadzanie szkół tzw. karty LGBT. Nie ma wspólnoty bliższej niż wspólnota małżeńska. No i te, które mówią, wiążą jeszcze silniej rodziny jak naród, jako obowiązek wobec przyszłych pokoleń. Nie ma prawdziwego patriotyzmu bez krzyża. 12 grudnia przykłady, jeszcze inne. 14 roku. List do mieszkańców Bełchatowa był już przedstawiony wówczas przez arcybiskupa łódzkiego. A dlaczego wtedy ten list był potrzebny? Wyraził arcybiskup solidarność z dziećmi, które stały się ofiarami ideologii gender oraz ich rodzicami. Pamiętamy, w mediach rozpisywano się o tym, ksiądz arcybiskup nie wahał się to wsparcie i tę solidarność i z dziećmi, i z ich rodzicami przedstawić od bliście. Oświadczenie w obronie szkalowanego i opruwanego przez media, a następnie wyrzuconego z pracy w Szpitalu Świętej Rodziny pana profesora Hazana. Jest tu obecny, był laureatem w ubiegłym roku nagrody. Ksiądz arcybiskup w swoim wystąpieniu nawet mówił o tym, że jeśli będzie trzeba dla tego szpitala, to zwróci się do swoich dowiernych archidiecezji wnioskiem, propozycją. A na 365. zebraniu plenarnym konferencji episkopatu wygłosił referat Obecność Kościoła w życiu publicznym. Ciekawe, że ten referat nie znalazł się w mediach ani omówienia, ani zwrócenia uwagi. Bardzo ciekawy referat właśnie na ten czas, aktualny czas, był potrzebny. Jest jeszcze tutaj, jeszcze to przywołam to, co ksiądz arcybiskup w 2012 roku wydał w takim odezwie w związku z bezczeszczeniem naszej królowej pani Jasnogórskiej. Myślę, że to szczególnie nas dotyczy i wtedy tak mało było głosów sprzeciwu wobec tego zbezczeszczenia. I ten głos był bardzo cenny, potrzebny, bo uruchomił także działania innych, również świeckich. Nowe formy działalności duszpasterskiej. W Krakowie słyszeliśmy wcześniej o tych dialogach w katedrze prowadzonych w Łodzi od 2013 roku, czyli roku wiary. I przyznam, że z kolegami w Łodzi rozmawiałem i mówiłem, że zazdroszczę wam tego, że możecie tam uczestniczyć. Ale niedługo zazdrościłem. Bo już po przybyciu do naszej archidiecezji ksiądz arcybiskup w 2 miesiące po ingresie rozpoczął dialogi u świętej Anny. Na niektórych byłem obecny, innych korzystałem ze strony internetowej. Bardzo ważne. Bardzo ważna możliwość rozmowy z pasterzem diecezji jest szczególna. To, że teraz jest ono wprowadzone w ten sposób, że nie u świętej Anny, jest modyfikacja. Są u świętej Anny, ale co pewien czas, to któreś tam są w innych parafiach, żeby ci, którzy mieszkają poza centrum Krakowa, mieli też łatwość dotarcia na takie dialogi. Styczniowy oglądałem na stronie internetowej. Zachęcam. Zawsze gdy przedstawiam laureata w imieniu kapituły, to mówię także o wyróżnieniach. Ale wtedy przywołuję także słowa księdza Stanisława Konarskiego. Nie ma zasług, bo to, co my zowiemy zasługi, to jedno ku ojczyźnie wypłacone długi
i nie liczbą odznaczeń się liczą, ale tym, co w sercach mają ci, na których się zadania wykonuje. Te dwa szczególnie tutaj wymieniam. Ten złoty Hipolit, ten Małopolanin roku i ten medal stulecia odzyskania niepodległości przyznany przez pana prezydenta. Ale w tym roku, bieżącym, już w styczniu, była przyznana nagroda imienia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest ta nasza, ale także jest już ogłoszone, choć jeszcze nie wręczone, przez środowisko Gazety Polskiej tytuł Człowieka Roku 2019. Podziękowanie jest tą nagrodą, którą kapituła Nagrody Źródła chciała wyrazić księdzu arcybiskupowi za wypełnianie posługi myślenia naukowca, duszpasterza, biskupa wobec rodzin w Polsce, za odwagę przywoływania i pokazywania drogowskazów, niekiedy zapomnianych, prowadzących do zbawienia, szczególnie dla tych prowadzących do zbawienia rodzin i w rodzinach, odczytywanie i świadczenie o współczesnym non-possum wobec różnych ideologii, błędnych ideologii. O wręcz heroiczna odwaga w głoszeniu prawdy. No i to, co staje się ważne, bo to my też odczuwamy, mamy na pewno kontakt z wieloma ludźmi, że ta postawa księdza arcybiskupa jest takim punktem odniesienia dla wielu w ich podejmowaniu przez nich drogi postępowania w dalszej części życia. A więc ten punkt odniesienia jest trwały, niezawodny, potrzebny. Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski w liście do laureata z końcem ubiegłego roku napisał: pragnę wyrazić moje wysokie uznanie dla twojego umiłowania prawdy, Kościoła, Polski, dla twojego poczucia odpowiedzialności za powierzoną ci misję realizmu, odwagi w głoszeniu prawdy objawionej i zdrowego rozsądku. Nam pozostało tylko i w źródle, i tutaj te słowa przywołać i podpisać się pod nimi. Bowiem ta książka, o której mówiliśmy już na początku, i ta trójka tutaj obecnych na dzisiejszej konferencji daje wyraźnie wcześniej wydanej tej książce takie przywohasło, ale ono powstało z wypowiedzi Jana Pawła II, skierowanej do wówczas przed doktoratem księdza arcybiskupa, który na odpowiedź, co teraz robisz, odpowiedział, szykuje się do obrony. A wtedy Jan Paweł II powiedział, ty masz się nie bronić, ty masz zwyciężać. No i stąd ten tytuł owej książki. Tak, ty masz zwyciężać. Laureatem nagrody, którą dzisiaj tutaj ogłaszamy, jest ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski. Poproszę wobec tego teraz, aby przedstawiciele kapituły, czyli pani prezes zarządu, pan redaktor naczelny, ale w połączeniu razem z panią Danutą Wysielską, zechcieli wręczyć księdzu arcybiskupowi tę nagrodę, którą jest ikona świętej rodziny, którą za każdym razem przyjmą kopię tej samej. Bardzo prosimy, tak, ze względu na potrzeby medialne powinno się to odbyć przed stołem i ten obraz świętej rodziny malowany za każdym razem inaczej trochę, ale zawsze zgodnie z zaleceniami Stolicy Świętej, bo jest takie opracowanie watykańskie, które pokazuje, w jaki sposób ma ten obraz świętej rodziny być przedstawiony. Bardzo proszę. Tak, już myślę, że teraz można to wręczenie. Bardzo proszę o ten, żeby księdza arcybiskupa obciążać trzymaniem tego ciężaru, ale potem położymy go. Życzymy
Tylko żeby pani Danuta była w duszy. Tak. Jest. Tylko jest w dwóch egzemplarzach, żeby o jeden i obie były także do dyspozycji. No i teraz, proszę państwa, czas na wysłuchanie słów laureata. Bardzo proszę. Dziękuję, panie dyrektorze, drodzy bracia w kapłaństwie, szanowni państwo. To nie jest łatwo mówić w tym momencie, bo takie piękne słowa wypowiedziane przed chwilą pod moim adresem budzą zawsze jakieś zażenowanie. Zawsze jest poczucie jakiegoś napięcia między tym, co się powinno zrobić, a tym, co się robi. I zawsze to jest mniejszy lub większy wyrzut sumienia, że nie zrobiło się tyle, ile należy. Jestem bardzo wdzięczny. Najpierw, że ta nagroda przyznawana jest właśnie w tym miejscu. Bo pokazuje to na wspaniałą tradycję samej uczelni, Politechniki Krakowskiej, stąd także moje serdeczne gratulacje z okazji czekającego ją już niedługo w maju tego roku, pięknego jubileuszu. Jest to wyraz wspaniałej tradycji, bardzo drogiej księdzu wtedy jeszcze, doktorowi Karolowi Wojtyle, by życie człowieka, zwłaszcza człowieka związanego z pracą akademicką, podążało które on tak pięknie wyraził w tytule encykliki z 1998 roku Fides et Ratio. Takim człowiekiem, przez niego także podziwianym, był dzisiaj czcigodny już sługa Boży Jerzy Ciesielski. I to, że Politechnika Krakowska pragnie od tylu już lat nieprzerwanie nadawać tego rodzaju wyróżnienia właśnie tutaj, w sali senackiej, jest czymś niezwykle pięknym i znamiennym. Także w tym czasie dzisiejszym, kiedy wiele uczelni jakby zapominało o swoim posłannictwie szukania prawdy, posłuszeństwie prawdy, głoszenia prawdy. Wszelakiej prawdy, która łączy się tutaj w różnych dziedzinach, które związane są z życiem uniwersyteckim, ale one mniej lub bardziej zawsze będą wiązały się z posługą poszukiwania i wyrażania prawdy o człowieku. Pragnę tutaj nawiązać także do pierwszej encykliki, bardzo osobistej, pisanej osobiście wprost przez Jana Pawła II, Redemptor Hominis. Tam znalazło się słynne słowo, słynne określenie, które było cytowane wielokrotnie przy bardzo wielu okazjach. On sam do tego także w niektórych późniejszych swoich dokumentach nawiązywał, że drogą Kościoła jest człowiek. I uzasadniał, dlaczego tak jest? Drogą Kościoła jest i musi być człowiek właśnie dlatego, że jest to droga, którą wyznaczył Jezus Chrystus, przedwieczne Słowo Boże, które stało się człowiekiem, by dzielić los człowieka we wszystkich jego wymiarach. Do nas we wszystkim podobny oprócz grzechu. Chrystus kroczył jako człowiek, drogami człowieka. Właśnie po to, aby te drogi stawały się coraz bardziej proste, coraz bardziej wspaniale prowadzące na powrót do domu Ojca. Do tego, by każdy człowiek mógł być na nowo Bożym dzieckiem. To jest droga Chrystusa, ale jest to także droga
Kościoła. A to dlatego, że Kościół urzeczywistnia dzieło zbawcze Chrystusa na ziemi. Nie ma innej drogi dla Kościoła, jak właśnie droga człowieka. Kiedy sięgniemy do jednego z najbardziej ważnych dokumentów pontyfikatu świętego Jana Pawła II, myślę tutaj o jego liście do rodzin z 1994 roku, to tam wyraźnie jest powiedziane, że drogą Kościoła, właśnie dlatego, że jest to droga człowieka, musi być także droga rodziny. Kościół musi iść drogą rodzin, by pokazywać im całą wielkość, całą godność małżeństwa i rodziny, by uświęcać te najbardziej podstawowe wspólnoty społeczne, by dzięki temu budować dobrą przyszłość społeczeństw, narodów i państw. Kiedy czytałem ten tekst, zupełnie z innych powodów niż dzisiejsza uroczystość, ale niedawno, pomyślałem sobie, że w przypadku Ojca Świętego Jana Pawła II, te jego bardzo osobiście brzmiące słowa, iż drogą Kościoła jest także rodzina, że te słowa wynikają z jego osobistego doświadczenia, co więcej, że są związane z postacią przygodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, jego małżonki, jego dzieci, które znał, które były mu bliskie. On doskonale rozumiał, co znaczy być jako kapłan, jako biskup przy rodzinie, jak pomagać jej swoją posługą duszpasterską w jej wzrastaniu do świętości. Jak przez to także, przez to towarzyszenie rodzinom, buduje się zdrowe, wspaniałe społeczeństwo. Jak naród dzięki temu zyskuje na swojej suwerenności. Znowu słowo, jak wiemy, bardzo bliskie sercu Ojca Świętego, bo nawiązuję tutaj do jego słynnego przemówienia UNESCO z 1980 roku, właśnie dlatego, że jakiś naród ma własną kulturę, to ma prawo także do suwerenności, również suwerenności politycznej. Mówił to w 80 roku, wtedy, kiedy i Polska, i inne kraje naszego regionu Europy Środkowo-Wschodniej znajdowały się pod jarzmem komunizmu. Budować bowiem rodzinę to budować kulturę miłości. To sprawiać, że cały naród stworzony ze świętych rodzin buduje swoją wspaniałą, cudowną kulturę życia, będącą na wyraźnych antypodach coraz bardziej szerzącej się cywilizacji śmierci. I że właśnie naród, który jest budowany z takich pięknych, świętych rodzin, ma tym bardziej prawo do upominania się o swoją suwerenność w różnych wymiarach tej suwerenności. Na pewno duchowej, ale także mającej przełożenie na różne wymiary życia społecznego, państwowego, międzynarodowego. To świadectwo o rodzinie, o tym także to, co mówił Jan Paweł II o zobowiązaniu, jakie spoczywa na Kościele, by kroczył drogami rodziny. To pozostaje ciągle sprawą niezwykle otwartą. Otwartą i ważną. Otwartą dlatego, że co jakiś czas pojawiają się nowe zagrożenia. Jest rzeczą znamienną. O tym nie chce się nieraz mówić ani pamiętać. Że w swojej ostatniej książce, którą ujrzał niemal na łożu śmierci, Pamięć i tożsamość, kiedy mówił Jan Paweł II o ideologiach zła,
ideologii bolszewickiej, czerwonej i nazistowskiej, brunatnej, wskazywał na to, że rodzi się nowa ideologia zła, to jest jego określenie, polegająca na tym, ta ideologia, że kwestionuje się status mężczyzny, kobiety, małżeństwa, rodziny, że być może jest to bardziej niebezpieczna ideologia niż te poprzednie, bo próbująca wejść w życie społeczne w sposób jeszcze bardziej perwersyjny, nie do końca rozpoznany, a przez to łatwiej przyswojany też człowieka, który nie zdaje sobie sprawy, że jest narażony na kolejne próby swojej godności, swojego powołania do człowieczeństwa i do świętości. Stoi przed nami, przed Kościołem w Polsce ogromne zadanie, by uświadamiać ludziom niebezpieczeństwa obecnego czasu. Ale nie chodzi przecież tylko o to, aby budzić poczucie lęku czy bezradności. Przeciwnie. Chrystus powiedział, jam zwyciężył świat, nie mamy się lękać. I nie będziemy się lękali, ani nie będziemy przegrywać, tylko zwyciężać, jeżeli będziemy stać bardzo wiernie przy Chrystusie, który jest prawdą. Przy Chrystusie, który pokazuje sobą pełną prawdę o człowieku, także o rodzinie, także o małżeństwie, także o narodzie. A mówiąc to, nawiązuję tutaj do jego słynnego przemówienia z 2 czerwca 1979 roku na Placu Zwycięstwa, gdzie Jan Paweł II wskazał na to, że nie zrozumie się polskiego narodu bez Jezusa Chrystusa. Jeśli chcemy się rozumieć, po to, żeby się ocalić, po to, żeby się rozwijać, musimy przy Chrystusie trwać. I stąd moja wielka wdzięczność najpierw dla Państwa, którzy zechcieli mnie dzisiaj tym wyróżnieniu obdarować, ale jeszcze większa wdzięczność wobec tych wszystkich, którzy mają odwagę świadczyć o wielkości człowieka we współczesnym świecie, o jego powołaniu do pełni życia, do świętości, o jego powołaniu także, by wszędzie tam, gdzie jest, realizował w sobie Boży zamysł. I żeby wszędzie tam, gdzie kroczy, przyjmował Chrystusa jako klucz do zrozumienia siebie, jako moc do dążenia do swej pełni. Stąd moja wielka wdzięczność za tę nagrodę, którą dedykuję tym wszystkim, którzy mają odwagę bronić prawdę o człowieku i którzy wiemy też, niekiedy dla tej prawdy cierpią. Ale przecież doskonale wiemy i tego też nas Pan Jezus uczy. Zwycięstwo, jeśli przychodzi, to przychodzi przez cierpienie i krzyż. Bo krzyż Chrystusa jest krzyżem zwycięskim. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ekscelencjo za tę wypowiedź i za to przesłanie, które w niej jest zawarte, mamy zarejestrowane i myślę, że będzie można także i na łamach tygodnika z tego skorzystać, ale także i w innych przekazach, środkach przekazu. Drodzy Państwo, zanim jeszcze przejdziemy do Bazyliki Świętego Floriana, bo tam będzie sprawowana msza święta dziewczynna w intencjach, które przecież same się cisną na usta, to muszę jeszcze powiedzieć, bo jak spojrzymy na to zawiadomienie, to jest o nagrodzie, ale to, które było pierwszym zawiadomieniem, na pierwszej planszy, była jeszcze mowa o tym, że 28 lat mija
od tego dnia, kiedy rozpoczęła się działalność ewangelizacyjna tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Redaktor naczelny prosił, żeby temu nie nadawać dużych wymiarów, ale trzeba podkreślić, że tygodnik Rodzin Katolickich Źródło zaczął się ukazywać na początku roku 1992, a obecny tutaj ojciec dr Tadeusz Rydzyk uruchomił działania Radia Maria we grudniu, 8 grudnia 1991 roku. A więc można powiedzieć, że jakby w inspiracji, choć wcześniej ta inspiracja była przez uruchomienie tego tygodnika, ale jakby z tej inspiracji także ten tygodnik powstał, na pewno w późniejszej działalności tygodnika i również w tej wkładce, która w tygodniku się znajduje, czterosprośnicowej, dotyczącej rodziny Radia Maria. Myślę, że ta współpraca w tym zakresie też jest i dlatego mówiąc o rocznicy tygodnika, o tej 28, wyrażamy również wdzięczność ojcu dyrektorowi za tę współpracę przez wiele lat tego tygodnika z Radiem Maria. Proszę Państwa, czas już ksiądz proboszcz widzi, że mamy jeszcze dojść, a tam wiele osób tylko przyszło na tę uroczystą przeświętą, bo tu wiadomo by się nie pomieścili. Dzięki Państwa redaktorom i redaktorów informacją będą mogli także inni z tego, co tu było przekazane, skorzystać. Ale tam w Bazylice Świętego Floriana będziemy podczas Eucharystii, która będzie sprawowana pod przewodnictwem laureata dzisiejszej nagrody, wysłuchać również Słowo Boże przez jego ogłoszone. Pozostaje mi więc tylko podziękować wszystkim za tutaj obecność, za towarzyszenie nam w tej uroczystości. Wiem, że każdy chciałby jeszcze pogratulować laureatowi. Na to proszę pamiętać, czasu teraz nie będzie za dużo. Będziemy jeszcze po mszy świętej mogli już u świętego Floriana również się spotkać i tam, kto może, wiem, że dziennikarze chcą pracować i już przygotowywać materiał, żeby się ukazał w mediach, ale pozostali będziemy uczestniczyć w tej dziękczynnej mszy świętej. Zapłać, dziękuję. Dziękuję wszystkim.
nas. My nie zawsze mamy takie przebicie, by głosić prawdę, a ksiądz arcybiskup z taką determinacją, z taką odwagą i mówi w naszym imieniu. My chcemy właśnie dzisiaj, obecnie na tej mszy świętej, modlić się, by księdzu arcybiskupowi starczyło sił i tej odwagi, tej mądrości, właśnie relacje, które są tak bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie, tej relacji wierni, duchowni i ojczyzna. Księże arcybiskupie, bardzo prosimy poprowadzić nas w tej modlitwie, a my wszyscy z swojego serca będziemy wypraszać potrzebne łaski, błogosławieństwo dla waszej drogi przyjaciele. Którzy licznie zgromadziliśmy się przy w tej świątyni, przy ołtarzu, wokół ołtarza. Wracamy z konferencji prasowej, która odbyła się w sali Senackiej Politechniki Krakowskiej z udziałem przedstawicieli środków społecznego komunikowania. Mamy nadzieję, że pierwszą część przesłania księdza arcybiskupa, laureata tegorocznej nagrody, będziemy mogli usłyszeć za pośrednictwem tych środków przekazu. A dziś tutaj pozwolę sobie poinformować, że kapituła wybrała i poprosiła księdza arcybiskupa o przyjęcie nagrody, której patronuje czcigodny sługa Boży Jerzy Ciesielski, ojciec rodziny, aby w tym roku ksiądz arcybiskup zgodził się być laureatem tej nagrody. Uzyskaliśmy zgodę i w związku z tym w święto wspomnienia świętego Franciszka Salezego spotykamy się na mszy świętej, aby w niej zapisać modlitwy w intencji tegorocznego laureata, wcześniejszych laureatów, a także modlić się o rychłą beatyfikację sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wiele osób pyta się, jakie są kryteria przyznawane nagrody. W wielu miejscach już przedstawicieli społecznego, środków społecznego przekazu udzielałem tej informacji w imieniu kapituły. Uzasadnienie przyznania nagrody jest w tym przypadku wypełnienie posługi myślenia naukowca, duszpasterza i biskupa wobec rodzin w Polsce. Za odwagę przywoływania i pokazywania drogowskazów prowadzących do zbawienia. Za odczytywanie i świadczenie o współczesnym non-possumus wobec błędnych ideologii. Za wręcz heroiczną obronę prawdy i za skuteczne podejmowanie różnych form działalności duszpasterskiej i docieranie do olbrzymiego grona odbiorców. Dzisiejsza Eucharystia sprawowana jest pod przewodnictwem księdza arcybiskupa laureata nagrody, a wśród koncelebrantów, oprócz księdza proboszcza tej bazyliki, księdza prałata Grzegorza Szewczyka, jest również laureat tej nagrody z roku 2010, czyli przed 10 laty. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, jest też ksiądz profesor prałat Jan Machniak, proboszcz parafii Wszystkich Świętych, scholastyk kapituły kolegialnej świętego Floriana, jest kapelan i sekretarz księdza arcybiskupa, ksiądz kanonik Rafał Wilkołak, jest także ksiądz dr Jan Olszewski, asystent kościelny tygodnika Rodzin Katolickich Źródło. Jest ojciec dr habilitowany Bolesław Słota, redaktor odpowiedzialny części Wkładki do Źródła w naszej rodzinie Radia Maryja. Jest ksiądz Paweł Rybski, ekonom diecezjalny. Jest ksiądz Tomasz Stec, wiceekonom diecezjalny. Dziękuję za możliwość przekazania tych informacji. Wielce czcigodni i drodzy bracia w kapłaństwie, jest księdzem prałatem, gospodarzem tej wspaniałej Bazyliki Świętego Floriana i z ojcem dyrektorem Radia Maryja. Drodzy siostry i bracia, uczestnicy dzisiejszej szczególnej mszy świętej związanej z modlitwą o beatyfikację błogosławionego, jeszcze nie błogosławionego, ale już przygodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego. Wszyscy drodzy w moim sercu, bracia i siostry.
mówił psalm do Dawida. Tyś sprawiedliwszy ode mnie, gdyż odpłaciłeś mi dobrem, podczas gdy ja odpłaciłem ci złem. Dziś dałeś mi dowód, że mi dobro oświadczyłeś, kiedy bowiem Pan wydał mnie w Twoje ręce, Ty mnie nie zabiłeś. Mniej więcej 10 wieków później, 1000 lat zatem, musiało upłynąć, aby potomek Dawida, Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, w sposób najbardziej doskonały ukazał, co znaczy miłość przebaczająca, co znaczy miłość zwyciężająca zło, co znaczy miłość, która przygarnia. To o tej miłości Jezusa Chrystusa. Jakże pięknie, jakże dogłębnie mówił święty Piotr w domu Korneliusza Centuriona. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego, że Bóg był z Nim, przeszedł On dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, a Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił go sędzią żywych i umarłych. O Bóg tak umiłował świat. Świat grzeszny. Świat, który zerwał z nim przyjaźń. Począwszy od grzechu Adama. Tak umiłował go mimo grzechu, że zesłał Syna swego jednorodzonego właśnie po to, aby świat, widząc Jego życie, a przeszedł przez życie, jak mówił Piotr, dobrze czyniąc. I będąc otwartym na głoszenie Ewangelii o przejściu z tego świata do Ojca Jezusa Chrystusa, przejściu przez śmierć, przez zmartwychwstanie i w niebowstąpienie. W Niego uwierzył. W Niego uwierzył, by miał życie wieczne. I Kościół mocą Ducha Świętego głosił świat i głosi po dzień dzisiejszy Jezusa Chrystusa, w którym jedynie jest nasze zbawienie. Głosi, a jednocześnie wzywa, byśmy Go, Jezusa Chrystusa, w swoim życiu naśladowali. I w tym świetle trzeba także rozumieć słowa, które skierował do Rzymian święty Paweł Apostoł, pisząc: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrym zwycięży. Tak jak to uczynił Dawid, który mógł zabić Saula, a jednak tego nie zrobił. Tak jak to w sposób najbardziej doskonały pokazał Jezus Chrystus, który umierając na krzyżu jeszcze się modlił za swoich prześladowców. Po to, żeby w Niego uwierzyli. Po to, żeby mieli przez Niego i w Nim życie wieczne. A my patrzeni w Jezusa Chrystusa, Boga i człowieka, rozumiemy. Nasze życie niekiedy niełatwe, naznaczone cierpieniem.
nasze życie wypełnione także nie zawsze łatwymi spotkaniami z innym drugim człowiekiem. Nasze życie musi być nieustannym wysiłkiem, by poprzez nas dobro zwyciężało i abyśmy my nie dali się sprowadzić na poziom zła, który niekiedy nas tak boleśnie potrafi dotknąć. Zło mamy zwyciężać dobrem. Także w naszym życiu, na wzór Jezusa Chrystusa, miłość musi mieć słowo ostatnie i decydujące. Kiedy 36 lat temu święty Jan Paweł II Wielki pisał list do rodzin, Gratis mam same, opublikował go ten list 2 lutego 1994 roku. Miał w pełni świadomość, że list ten, to jego posłanie, wchodzi w ogromne zmaganie kulturowe, które miało wtedy miejsce i które zresztą trwa po dzień dzisiejszy w nowych odsłonach. Zmaganie między cywilizacją, czy też kulturą miłości, a kulturą, czy też cywilizacją, antykulturą, którą by trzeba powiedzieć, i cywilizacją śmierci. Tym listem chciałbym pokazać raz jeszcze, jak bardzo ważną rzeczą jest, by Kościół kroczył drogą człowieka. To znaczy, uczył człowieka jego człowieczeństwa i bronił człowieczeństwa człowieka przed tymi wszystkimi niebezpieczeństwami, jakie mu grożą. Bo człowiek jest powołany do tego, na tym polega dynamizm jego życia, naznaczonym kolejnymi wyborami, by za każdym razem był coraz bardziej człowiekiem. To znaczy, był coraz bardziej bliski Chrystusa. I nie dał się od Chrystusa oderwać, bo ilekroć od Chrystusa człowiek się odrywa, wkracza w krainę mroków i śmierci. I dlatego właśnie w tym liście do rodzin Ojciec Święty daje bardzo zwięzły, ale jakże głęboki wykład na temat tego, kim jest człowiek w świetle Chrystusowej Ewangelii. I cała ta jego posługa Piotrowa, Jana Pawła II, wyrażająca się w tym liście, wynika właśnie z tego zatroskania, żeby w życiu człowieka ostatecznie miłość zwyciężała. I żeby nawet w chwilach trudnych nie dał się pogrążyć przez zło. A wszystko dlatego, że pisał Jan Paweł II, człowiek jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. I stąd geneza człowieka to nie tylko prawa biologii, to równocześnie stwórcza wola Boga. Należy ona, ta wola Boża, do genealogii każdego z synów i córek ludzkich. Do rodzin także, które oni tworzą. Bóg chciał człowieka od początku. I Bóg go chce w każdym ludzkim poczęciu i narodzeniu. Chce, by istniał. Ale chce także, by stawał się jako istota coraz bardziej w swym życiu upodabniająca się do Boga.
Bo po to stworzył Bóg człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, aby człowiek w swoim życiu stawał się coraz bardziej wyraźnym i czytelnym znakiem obecności pośród tego świata. I Ojciec Święty podkreśla, że to z całą mocą, że tu chodzi o każdego człowieka. Ta wola Boga, który chce nas, jest wpisana w życie każdego człowieka. Także tego, który jest naznaczony cierpieniem, chorobą, kalectwem, upośledzeniem, nawet od chwili poczęcia. Bóg chce każdego człowieka. Odnosi się to, jak pisze Ojciec Święty wyraźnie, także do chronicznie chorych i niedorozwiniętych. Być człowiekiem to bowiem podstawowe zadanie człowieka. Być człowiekiem na miarę daru, jaki otrzymał, na miarę tego talentu, którym jest samo człowieczeństwo, a z kolei dopiero na miarę wszystkich talentów, jakimi został otrzymany. W tym znaczeniu właśnie Bóg chce człowieka dla niego samego. Jest zatem w jakiejś mierze także dla Boga. Każdy człowiek celem samym w sobie. A chodzi o to, żeby pomagać człowiekowi w tym jego dążeniu do urzeczywistniania woli Bożej co do siebie. Chodzi o to, i to jest główne zadanie Kościoła, by obdarzać poprzez sakramenty święte, poprzez nauczanie każdego człowieka tym, co Kościół może każdemu człowiekowi dać. Boże życie. Jest to ogromne zadanie, które stoi przed Kościołem. Kroczenia drogami człowieka, aby on stawał się coraz bardziej człowiekiem. Ogromne, ale jakże zaszczytne, trudne, ale ileż przynoszące radości. Niełatwe, ale przeniknięte nadzieją. Nadzieją ostateczną, bo jak pisze w tym liście do rodzin święty Jan Paweł II, jeśli Bóg chce nas, dla nas samych, dla naszego szczęścia i pełni rozwoju, to także chce nas do życia wiecznego. Chce nas do życia wiecznego, ponieważ w życiu każdego z nas jest zapisane to pragnienie, które tak genialnie wyraził w swoich wyznaniach święty Augustyn. Niespokojne jest moje serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Panie. A Kościół, krocząc drogami człowieka, chce to pragnienie człowiekowi przybliżyć. Chce to pragnienie człowiekowi i spełnienie tego pragnienia człowiekowi umożliwić. By wreszcie stworzył, by jego serce, każdego człowieka serce, spoczyło w Bogu i znalazło w nim pokój, który nie ma kresu ani granic i który jest najpiękniejszym, najbardziej głębokim przejawem Bożego błogosławieństwa. Kresem tego wszystkiego jest, jak pisze Ojciec Święty Jan Paweł II, tego urzeczywistnienia człowieka jest jego życie w Bogu. To życie, o którym mówi Jezus Chrystus. To życie, dla którego On
oddał swoje życie, abyśmy my je mieli w obfitości. Kreśląc taki obraz człowieka, rozumiemy, jak bardzo on może urzeczywistniać się w rodzinie przede wszystkim i przez rodzinę. I jak wielkim zadaniem jest stojącym przed Kościołem, aby uchronić to pragnienie najbardziej święte, najbardziej głębokie każdego człowieka. Pragnienie szczęścia polegające w istocie na tym, że znajdzie ludzkie serce pokój w samym Bogu. Jak wielkim zadaniem Kościoła jest to, aby nie opuścił człowieka, zwłaszcza w chwilach zagrożeń, i aby bronił człowieka i instytucji rodziny wtedy, kiedy to wszystko staje się zagrożone, przeinaczone, ukazywane pod fałszywymi obrazami, będące jednym wielkim mirażem. Od tego listu do rodzin minęło tyle już lat. Zmieniły się konteksty. Wiemy, są nowe zagrożenia, nowe miraże, nowe ułudy. Ale cel Kościoła jest ciągle ten sam. Być z człowiekiem. Ukazywać mu prawdę o jego godności i o jego powołaniu. Wskazywać, że tylko Chrystus jest kluczem, byśmy mogli zrozumieć samych siebie. I tu na naszej pielgrzymce ziemskiej i wtedy, kiedy staniemy, głęboko w to wierzymy, przed Nim jako miłosiernym sędzią, który nas prowadzi do domu Ojca, bogatego w miłosierdzie. I dlatego, jeśli jest zło dzisiaj, a jest, tym bardziej płodna, silna i niezłomna musi być miłość Kościoła w odniesieniu do każdego człowieka. I dlatego to jednoznaczne przesłanie kierowane do świata, przesłanie i wezwanie do świętości, świętość, przesłanie o świętości każdego życia przeciwko aborcji i eutanazji. To wołanie Kościoła o godność każdego człowieka, kobiety i mężczyzny oraz ich związków małżeńskich wobec zagrożeń płynących od ideologii gender i LGBT. To stanie na straży niewinności dziecka, zagrożonej przez kartę WHO. To w gruncie rzeczy ciągle wołanie o wolność religijną, która bardzo często dzisiaj jest deptana w imię tak zwanej tolerancji. Nie ma innej drogi dla Kościoła niż droga człowieka. Nie ma innej drogi niż ta, którą wyznaczył nam wszystkim Jezus Chrystus. I nie ma też innej metody niż ta. Wszelkie zło, nieraz bardzo nas głęboko dotykające, zwycięża się miłością, Chrystusową miłością. Każdego dnia, każdego roku, przez całe nasze życie.
abyśmy otrzymali znak od Pana Boga, który pozwoli na obdarzenie czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego chwałą ołtarza. Ciebie prosimy. Módlmy się w 28. rocznicę rozpoczęcia działalności ewangelizacyjnej przez Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło, aby to środowisko, dziennikarze i czytelnicy skutecznie świadczyli o Chrystusie i umacniali w wierze siebie i bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za dotychczasowych laureatów nagrody, której patronuje sługa Boży Jerzy Ciesielski, aby w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków obficie korzystali z przykładu, jaki swoim życiem dał im patron nagrody. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za zmarłych laureatów nagrody, świętej pamięci księdza biskupa Stanisława Stefanka, profesora Włodzimierza Fijałkowskiego i mecenasa Zbigniewa Chojnackiego, aby dostąpili radości oglądania Pana Boga w wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za nas samych, abyśmy za przykładem patrona dnia dzisiejszego umieli zaufać Chrystusowi i z nadzieją podejmowali trudne zadania ewangelizacyjne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Także to nie jest podziękować Bogu i do przodu.
także Boża i Maryjna. A ja, jeżeli ksiądz arcybiskup pozwolił, ksiądz proboszcz, przywiozłem książkę, taką napisał pan profesor, oczywiście pan minister Janusz Kawecki. Prawda o imperium pewnie. Będziemy, tam jest samochód, taki CT pisze przed kościołem i tam ten pan Adam ma. To jest bezpłatne. Tak żebyśmy nie myśleli, że ja przyjechałem po pieniądze. Też. Niektórzy mają taki niedosyt, że nie było składki na tej mszy świętej na Radio Maria. Dlatego panowie nam z tyłu kościoła przy wejściu stoją z okrzykiem, kto ma taką intencję i chce złożyć, bardzo prosimy. Boga pozapłać raz jeszcze za tę wspaniałą Eucharystię. Dziękuję księdzu prałatowi, gospodarzowi tej bazyliki, dziękuję ojcu dyrektorowi za jego życzliwość i za jego niezłomną wiarę w to, że trzeba iść do przodu i trzeba zwyciężać, bo zwyciężył Pan Jezus. Pragnę błogosławić na wasze drogi człowiecze, które oby zawsze były drogami Chrystusa, a przez to także drogami Kościoła, prowadzącymi do Ojca naszego, który jest w niebie. Ojciec i Syn i Duch Święty.